Co roku Sylwester jest koszmarem dla zwierząt, a dla nas dobrą zabawą. To dlatego, że zmysły czworonogów są bardziej wyostrzone niż u ludzi. Hałas i huk sprawia im niemal fizyczny ból. Zwierzęta ogromnie się stresują, potrafi dochodzić rzeczywiście nawet do zgonu zwierzęcia w wyniku silnego stresu. Szczególnie jest to widoczne w schroniskach, gdzie tych zwierząt jest dużo i nagle mamy do czynienia z taką sytuacją, że coś zaczyna strzelać. Wiemy, że zwierzęta lepiej słyszą niż ludzie. No i tutaj rzeczywiście to bardzo źle na nie wpływa, dlatego my apelujemy, żeby nie strzelać i sami nie strzelamy w Sylwestra. Jest to po prostu bardzo nagłe, bardzo głośne i często też połączone z takim wizualnym, czymś zupełnie dziwnym i niespotykanym w ciągu roku, więc zwierzęta są po prostu nieprzystosowane do tego. Wrocławskie schronisko jest oddalone od centrum, więc tam w sylwestrową noc jest względnie cicho. Nasze miasto w tym roku, podobnie jak w poprzednich, nie strzela. W zamian tego na rynku o północy pojawi się masa konfetti. Wiele osiedli oraz ludzi również przyłącza się do akcji bez petard. Mając na uwadze akcję zainicjowaną przez prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, Wrocław nie strzela, chcemy jako Rada Osiedla też przyłączyć się do akcji. Maślice? Nie strzelają! Ja też nie strzelam w Sylwestra. Uwierzcie mi, nie musi być huk, nie musi być błysk świateł. Wystarczy, że będziemy przy dobrej muzyce, w dobrym towarzystwie świetnie się bawić. Trudno przewidzieć, jak zwierzę zachowa się w stresującej sytuacji. Pojawia się pytanie, jak wrocławianie powinni chronić swoje zwierzęta przed wybuchem fajerwerków. Pierwsza zasada, nie stosujemy sami leków na swoich pupilach. Powinniśmy zamknąć okna, zasłonić je zasłonami, tak żeby dochodziło jak najmniej dźwięków i tych dziwnych właśnie kolorów związanych z wybuchami fajerwerków. Warto temu zwierzęciu zaaranżować takie fajne miejsce, wyciszające, dość ciemne, spokojne, gdzie to zwierzę może się schować przed potencjalnymi wybuchami i poczuć się bezpiecznie. Za zabawę fajerwerkami można trafić do sądu lub dostać mandat nawet do 500 zł. Echo 24, Marta Wrońska.